Nieszczęście spadło na nasz dom, moją rodzinę i na mnie. Nie byliśmy pierwszym pokoleniem, które cierpiało ten los. Mimo to kroczyliśmy przez kręte ścieżki przeznaczenia z podniesionymi głowami, przeciwstawiając się porwistemu wiatrowi tak długo, jak tylko mogliśmy. Jednak czas ciemności był nieunikniony i nikt nie mógł go odwlekać w nieskończoność. Nasi przodkowie nazywali to cykliczne wydarzenie godziną mroku. Zawsze wydawało mi się, że jestem na to gotowa. W końcu znałam na pamięć historię, którą przekazał mi ojciec. Opowieść o niedoli, tak podobnej w objawach do wyniszczającej choroby, niewidzialnej i niemożliwej do powstrzymania. Nie przejmowałam się jednak. Żyłam szczęściem, które mi dano, póki trwało. Mój ojciec i mąż byli mi opoką i źródłem radości. Byli moimi świętymi protektorami i nim trwali przy mnie, łudziłam się, że jestem gotowa. Jakaż byłam głupia, pełna naiwnych, złudnych nadziei. Miarkowałam sobie, że jestem zahartowana i odważna. Chciałam przeciwstawić się godzinie mroku, złamać ciążące nad nami fatum. Wtedy nastał ponury październikowy dzień. Deszcz chłostał brukowane ulice. Lodowaty wiatr nękał przechodniów, zapowiadając nadchodzącą zimę. Dobrze zapamiętałam chwilę, gdy wyłowiono mego męża z ryska rzeki płynącej przez miasto. Jego blade ciało zdążyło opuchnąć od wody i stężenia pośmiertnych gazów. Ryby ucztowały na nim wiele godzin, nim policjanci wyrwali go z mroźnej toni. Byłam tam, wbrew namowom ojca. Widziałam obiedzoną z mięsa twarz mego ukochanego. Jego podcięte gardło, ciało dyndające na linach. Potem zemdlałam. Gdy ponownie wróciły mi zmysły, byłam w swoim pokoju, otoczona powoli topniejącymi świecami. Świat za oknem mej sypialni spowijał mrok, a chudy sierp księżyca stał wysoko na niebie. Pomimo niedawnego przebudzenia, powieki ciążyły mi jak z kamienia. Męczyło mnie pragnienie znane jedynie nędzarzom. Czułam też coś innego. Coś nowego. Smutek zgasł we mnie prawie natychmiast. Jego miejsce zajął gniew. Odległy niczym gwiazda na nieboskłonie, płonąca swym białym ogniem. Przeraziłam się tego, co we mnie drzemie. Mych nowych, dotychczas nieodkrytych uczuć. Szybko odsunęłam czarne myśli i obce pokusy. Wszak byłam bezpieczna w murach mego domu, ukrytego pośród mrocznych bagien i trzęsawisk. Byłam pod opieką troskliwego ojca. Zabawiał mnie rozmową, ale także badał, sprawdzał jak nigdy dotąd. Obawiał się, że oto nadchodzi godzina mroku. I choć nie mówił tego na głos, domyśliłam się wszystkiego,
gdyż zmartwienia i zgryzota odcisnęły piętno na jego zazwyczaj łagodnej twarzy. Gdy papa mnie nie doglądał, wychodził uzbrojony w strzelbę na obchód posiadłości, gdyż wiecznie martwił się o nieschwytanego do tej pory mordercę. Czas płynął. Żałoba odeszła, zamieniając się w melancholijne wspomnienia. Powróciły mi siły i nie musiałam już leżeć w łożu od świtu do zmierzchu. Często przechadzałam się po jabłoniowych ogrodach, wspominając ukochanego Jarosława. I wtedy fatum przypomniało o sobie z fanfarą. Strzał wstrząsnął wyspą, aż kruki obsiadające dotychczas jabłonie zerwały się do lotu ze straszliwą skargą. Zamarłam z półotwartymi ustami. Ocknęłam się dopiero po chwili. W pierwszym odruchu chciałam pognać co sił i pomóc, ale przypomniałam sobie szkolenie. Dopiero kiedy moja skóra zaczęła się topić. Śmieszne. Tak, wydawało mi się to śmieszne, pozbawione realności jak nocna mara. Po mojej twarzy, ramionach i piersiach spływały tłuste krople w kolorze skóry. Niczym wosk stopniejącej świecy. Zaczęłam się spieszyć. Biegłam na złamanie karku. Zaczyna się od topnienia. Potem ból, wizje i fantazmaty śmierci. Na końcu czekał mnie grzech. Dlatego musiałam być sama, póki nie odejdzie grzech i krwawy amok. Pamiętam bieg do piwnicy. Reszta jest niejasna, jak odbicie w wykrzywionym, popękanym lustrze. Agonia przemiany, wilczyce wykopujące się z mego ciała. Byłam jedną z nich. Dzieliłyśmy wspomnienia, czarne dni pełne rozpaczy. Nagle przerywa nam mistrzyni. Pierwsza z naszego rodu objawia mi swoją przeszłość. Tylko na chwilę. Widzę dwór pośród wodospadów. Przejrzystą jadeitową toń. Armię niewolników czekające na każde jej skinienie. Gwardię świętych protektorów w bielonych perłowym pyłem kirysach. A u stóp mistrzyni bił się ten, który przeklnął cały nasz ród. Prawda tańczy mi przed oczyma. W końcu ulotny miraż znika, gdy ktoś otwiera ciężkie, żelazne drzwi prowadzące do komnaty grzechu. Czuję go. Czujemy go wszystkie. Ma świeżą krew na rękach. Krew mego ojca. Towarzyszy mu też zapach krwi Jarosława, choć zdążył już ją zmyć ze swoich zbrodniczych łap. Przybyłem po moją nagrodę. Dyszę. Koniec zabawy, wiedźmo. Odpowiada mu mistrzyni, stąpając bezszelestnie w mroku, spoglądając w górę ku szczytowi schodów. Chodź i weź ją, mój miły. Chodź i weź ją. Mistrzyni mówi moim głosem.
naśladuję go perfekcyjnie. Chcę się odezwać, ale nie mogę, jakbym od urodzenia była niemową. Zabiłem ich, a teraz twoja kolej. Zapłacisz mi za to, co mi uczyniłaś. Zapłacisz za to, że znów mnie popchnęłaś do grzechu. Ten grzech jest niczym. Znów odezwała się mistrzyni, naśladując mój głos. Wspomnij to, co robiłeś przedtem, dzieciobójco, bratobójco. Przypomnij sobie, co uczyniłeś na wojnie i co uczyniłeś po powrocie. Wiem, że co noc śniłeś koszmary. Koszmary, które doprowadzały cię do obłędu. Mimo wszystko, sny, które na mnie sprowadziłaś, są gorsze po 10-krotnie. Kolejna rzecz, którą pamiętam, to jego krzyk, bijący aż pod niebo skłony. Śmiech płynący z wielu nieludzkich gardeł. Niczysty rechot, tryumf szatana, pełen pychy i nienawiści. W końcu szalony i obrzydliwy śmiech powoli gaśnie. W końcu zdaję sobie sprawę, że tylko ja się śmieję. Siedzę w kałuży krwi, otoczona kępkami włosów i ochłapami skóry, ułożonymi w koło niczym straszliwe suweniry minionej maligny. Cuchnę surowym mięsem, szpikiem kostnym i grzechem. Moje zmysły są wyostrzone. Widzę w ciemnościach, słyszę za skrońca pełzającego wśród ogrodowych jabłoni. Powoli zdaję sobie sprawę, że zeszłej nocy w towarzystwie duchów pożarłam człowieka. Lękam się jednak nie grzechu, a tego, że mnie to nie obchodzi. Przebudziłam się. Gdy wróciły mi zmysły i zapanowałam nad ciałem, zrozumiałam, że jestem naga i zbroczona krwią mordercy. Nie zważając na to, opuściłam komnatę grzechu i udałam się do gabinetu ojca napisać list. Musiałam powiadomić pozostałych świętych protektorów o śmierci mego Jarosława i taty. Musiałam ostrzec ich, że doszło do przebudzenia, nim rozpocznie się drugi etap. Później, wciąż naga i obojętna na wszelkie wydarzenia, wyszłam odnaleźć ojca. Kierowałam się węchem, zapachem jego krwi. Trafiłam bezbłędnie. Leżał tam pośród wysokich traw. Uśmiechał się błogo, jakby drzemał po ciężkiej pracy i śnił jakiś piękny sen. Uniosłam go na ręce bez wysiłku, jak gdyby nic nie ważył. Spacerowym krokiem dotarłam nad grzęzawiska i bez pożegnania cisnęłam jego ciałem w moczary. Tonął szybko. Niedługo czekałam, aż sprawa się dokona. W tym samym czasie błądziłam gdzieś myślami i przyłapałam się na tym, że już nie okupuję samotnie mego ciała, umysłu i duszy. Czułam je wszystkie. Mistrzynię i inne kobiety z mego rodu, które były przede mną. Przyłapałam się na tym, że żałuję, że to nie moja ręka odebrała życie ojcu. I przeraziłam się jak człowiek na ulotną chwilę. I oto pomyślałam ostatnią własną myśl. Boże,
zmiłuj się nad nami. Hej, na koniec chciałam dodać, iż owa pasta nie jest kompletną historią i jeżeli jesteście ciekawi reszty, to zapraszam Was na kanał Kwadrotesa. Link znajdziecie w opisie. I do następnego razu.